na rynku spalił kukłę Żyda. Dziś stanął przed sądem. Przed rozprawą prosił swoich zwolenników o modlitwę i wsparcie. We Wrocławiu powstało miejsce, w którym młodzi przedsiębiorcy mogą rozwijać swoje pomysły. Kasowniki MPK przemówiły ludzkim głosem. Dzień dobry, Klaudia Nawrocka. Zapraszam na informacje Echo 24. W listopadzie ubiegłego roku na wrocławskim rynku spalił kukłę Żyda. Dziś stanął przed sądem. Piotr Rybak zgodził się na podanie imienia i nazwiska. Prokuratura zarzuca mu nawoływanie do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych i wyznaniowych. Przed dzisiejszą rozprawą prosił swoich zwolenników o modlitwę i wsparcie. W sądzie był nasz reporter Arkadiusz Skarbowski. Hasła takie jak nie islamska, nie laicka, tylko polska katolicka można było usłyszeć na wrocławskim rynku podczas listopadowej manifestacji. Na zgromadzeniu doszło również do poważnego incydentu. Prokuratura rejonowa dla Wrocławia Stare Miasto oskarżyła Piotra R. o znieważenie z powodu przynależności rasowej. To jest poprzez dokonanie czynu polegające na tym, że oskarżony spalił kukłę Żyda na rynku we Wrocławiu. Oskarżony odmówił składania wyjaśnień przed sądem. Poinformował, że będzie odpowiadał tylko na pytania swojego obrońcy. Po rozprawie tłumaczył, że kukła nie symbolizowała narodu żydowskiego. Przedstawiciele Żydów bardzo się obrażają, że uderzyliśmy w Żydów. Nie, nie uderzyliśmy w Żydów, uderzyliśmy w konkretną osobę. Uderzyliśmy pana George'a Sorosa, który całą ekspansję islamu, sprowadzenie islamu do Polski, to właśnie ten człowiek finansuje. Moim przedstawicielem ma być pan George Soros. Przed salą rozpraw doszło do wymiany zdań między oskarżonym a przedstawicielem Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego Żydów w Polsce. No i ten PR polski w kontekście żydowskim nie jest najlepszy. My staramy się łagodzić to i raczej nawet zbyt zapalczywe pytania łagodzimy. Dla starszych osób jest to jednoznaczne skojarzenie, że dzisiaj jest to palenie kukieł Żydów, a jutro nie wiadomo co. Oskarżonemu za popełniony czyn grozi kara do 2 lat pozbawienia wolności. Sprawa została odroczona do 14 listopada 2016 roku. Dla Echo 24 Arkadiusz Skarbowski. To bardzo poważna, ale trudna do zdiagnozowania choroba. Mówimy o otępieniu, któremu ulegają osoby starsze. Objawy? Utrata pamięci i niepoznawanie bliskich. We Wrocławiu jest jedyne w Polsce centrum spotkań dla osób z otępieniem w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ciepłej. Tam chorzy oraz ich rodziny mogą uzyskać wsparcie, a także poddać się nowoczesnej terapii wymyślonej w Holandii. O efektach pracy ośrodka Kacper Kowalczyk. Pojawia się niespodziewanie i atakuje głównie osoby w podeszłym wieku. Chory nawet nie dostrzega, kiedy dotyka go otępienie. Jedno jest pewne. Choroba powoduje z każdym rokiem coraz większe i co gorsze, nieodwracalne zmiany w mózgu. To jest cały zespół objawów, deficytów, czyli pogarszania się funkcji intelektualnych, pamięci, uwagi, która może prowadzić do ograniczeń w funkcjonowaniu na co dzień, ale również może prowadzić do deficytów emocjonalnych, czyli ograniczenia takiej uczuciowości wyższej i co prowadzi też do ograniczeń w kontaktach międzyludzkich. Pani Iwona zajmuje się cierpiącym na otępienie mężem. Początki choroby były wręcz niezauważalne, ale z czasem pojawiające się zmiany zaczynały coraz bardziej doskwierać. Mój mąż 5 lat temu zaczął tracić pamięć. Nie poznawał osób. Bliskich tak, ale były różne pretensje, że nie poznaje. Nie wiedzieliśmy, co to jest. Zaczęliśmy szukać pomocy. Do tej pory skutecznego ratunku próżno było szukać aż do ubiegłego roku. Wtedy to powstało pierwsze w Polsce centrum spotkań dla osób z otępieniem w Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Ciepłej we Wrocławiu, gdzie realizowany jest program Meeting Them. Poprawia się ogólna jakość życia i właśnie funkcjonowanie na co dzień tych osób. To jest absolutna przemiana, która nie dokonuje się na poziomie neuronów i pamięci, ale dokonuje się w życiu codziennym. Pan Andrzej, chorujący na otępienie, którym opiekuje się pani Iwona, z chęcią uczestniczy w specjalnych warsztatach organizowanych w ramach programu. Uczestnicy wykonują tam różne, wymyślone przez terapeutów zadania. A to zależy wszystko od ilości zajęć, prawda,
zwolnień i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Także to trudno mi powiedzieć. Uczestnicy warsztatów podkreślają, że w centrum panuje rodzinna atmosfera. Pojawił się cień nadziei dla cierpiących na otępienie, a efekty są już widoczne. Rok temu przyszła grupa, siedziała ludzi takich otępiałych, takich trochę przestraszonych. W tej chwili ta grupa jest najbardziej rozbawioną, roześmianą grupą. Wrocławscy lekarze są zadowoleni z wyników zastosowanej terapii. Na podstawie własnych doświadczeń już wkrótce zamierzają wydać specjalny podręcznik, w którym zostaną zawarte wskazówki, jak założyć centrum spotkań dla osób z otępieniem. Dla Echo 24, Kacper Kowalczyk. We Wrocławiu kasowniki przemówiły ludzkim głosem. Tym samym zachęcają pasażerów do skasowania biletu. To wspólny pomysł MPK i lokalnego artysty Roberta Jagiełowicza. Co mówią i w jaki sposób? Sprawdziła Agata Durał. Po siódme, skasuj bilet. Nie oszczędzaj na bilecie, zaimponuj swej kobiecie, mówią wrocławskie kasowniki. Ruszyła nowa akcja MPK Wrocław. W takich zabawnych, komiksowych hasłach zachęcamy naszych pasażerów do kasowania biletów. Ale to właśnie kasowniki są czasem przyczyną kłopotów osób korzystających z MPK. Nieraz kasowniki się zacinają, albo nie ma tego tuszu. Można sobie cisnąć I to nie wykazuje kasowania i nieraz i kontrola wpadła. Przedstawiciele MPK dostrzegają pozytywną zmianę. Gapowiczów jest coraz mniej. Na przestrzeni lat ta liczba gapowiczów maleje, natomiast wiadomo, że cały czas chcielibyśmy, żeby było ich jak najmniej i żeby wszyscy po prostu uczciwie kasowali bilet. Dostrzegają to także sami wrocławianie. Dzisiaj właśnie chodziła pani, która sprawdzała, no to nikogo nie znalazła, żeby nie miał biletu. Po co więc akcja i dlaczego niektórzy decydują się na jazdę bez biletu? Często słyszałem taką opinię, że mandat bardziej się opłaca, niż miał płacić przez rok za bilety. No to nie jest do końca fajne. We Wrocławiu ludzkim głosem mówią nie tylko zwierzęta. Teraz przemówiły również kasowniki. Czy przekonają pasażerów do kasowania biletu, czas pokaże. Ale jedno jest pewne, uśmiech zagości na niejednej twarzy. Propozycje swoich tekstów, które pojawią się na kasownikach, mogą zgłaszać sami wrocławianie. Konkurs potrwa do 7 października. Dla Echo 24, Agata Durał. We Wrocławiu powstało nowe miejsce, w którym młodzi przedsiębiorcy mogą rozwijać swoje pomysły. Idea Hub to przestrzeń dla startupów, czyli nowo zakładanych firm. Na czym polega ten pomysł? Sprawdziła nasza reporterka Patrycja Nawrocka. Od pomysłu po własną firmę. To założenie startupu, czyli przedsiębiorstwa, którego głównym celem jest samorozwój. Startup sam w sobie jest firmą, która właściciele czerpią korzyść z wzrostu jej wartości, nie nastawiają się na czerpanie korzyści z samego przepływu pieniężnego czy zysku. Chcą ją sprzedać w pewnym momencie czy skapitalizować. Najlepsze pomysły rodzą się podczas zabawy. Ten narodził się na wycieczce w góry. Stwierdziliśmy po takim jednym wyjeździe, że dlaczego nie my moglibyśmy sami takiej firmy założyć. No i zrobiliśmy taki wyjazd właśnie początkowo dla 60 osób. Mieliśmy go zorganizować, po czym zapisało się 120, nie wiadomo skąd. Zrobiliśmy ten wyjazd, dostaliśmy bardzo pozytywny feedback od naszych znajomych, którzy z nami pojechali. W zasadzie kazali nam założyć firmę, którą prowadzimy do tej pory. Organizujemy już 17 czy tam 19 nawet wyjazdów w sezonie. Wysyłamy już po parę tysięcy osób w alpejskie stoki. Startupowcy do pracy potrzebują prądu, internetu i kawy. Wszystko to jest dostępne dla klientów jednego z banków. Powstała tam kreatywna przestrzeń dla młodych przedsiębiorców. Organizowane są także warsztaty dostępne dla wszystkich. Warsztaty mające na celu rozwijać biznesy naszych przedsiębiorców, młodych startupowców. W tym miesiącu zorganizowaliśmy 4. Były one z zakresu marketingu, trochę finansów, trochę miękkich umiejętności. A gdy już taki startup powstanie? Większość startupów pracuje w modelu B2B, który zakłada sprzedawanie swojego produktu czy samego produktu, jaki jest startup, do dużych korporacji, więc nie pozostaje nam nic innego, jak zacząć realizować swoje pomysły i zdobywać świat. Dla Echo 24 Patrycja Nawrocka. To wszystko, co przygotowaliśmy na dziś. Na kolejne informacje zapraszam już jutro. Do zobaczenia.